Jest poniedziałek, my jesteśmy w dalszym ciągu na Stadionie Narodowym, w dalszym ciągu z tym oto jego mościem, Kamilem Wilczkiem, który jest po debiucie reprezentacji, jest po Turbo Kozaku i przystępuje teraz do akcji Turbo Kozak Extra Level. Również debiut. Również debiut, trzeci debiut już w tym tygodniu. Co się dzieje? 10 piłeczek, maksymalnie 30 sekund. Okay. W bramce Gabor Kirali. Okay. Ten sam to wczoraj? Dresik ma. No to jest ogólnie z całego... Prosto z Węgier. Tak, prosto. I tu się podobieństwo kończy. Tak zwana nasza węgierska salami. Okej. Okay. No i co, no rozstrzelaj chłopa, no. Rekord na ten moment, w tym sezonie, 7. Co zrobił? Nie, już tu się muszę zmartwić. Tu miałem tylko 2 punkty. Ale rok temu wygrał już teraz, można powiedzieć, twój kolega z kadry, Krzysztof Mączyński. No. Więc jak wrócisz na kadrę z Rumunią, będziecie o czym mogli porozmawiać. Okay. Jedziemy. Dobry plan? A jak? Doskonały. 3, 2, 1. Go, go, go! Tempo, tempo! Raz! Tempo! Tak jest! Nie mogę bronić dzisiaj! 2! O je! Yeah. I... Dobry plan? Każdy dobry. Bardzo dobry, tak. Gabor! Jeżeli przez rękawice czuję tętno... Chłopaki, jeżeli przez rękawice czuję tętno, to naprawdę było dobrze. Gabor, pierwszy raz stanę po twojej stronie. Załatwię ci kontrakt w Brentwood, Kamil. Ja to Kopenhaga, fajne miasto. Syrenka byłem kiedyś w rodzicami. Co tam broni? Brentwood, jakiś kozak? Tak, miałem bramkarz Frederik Kranow. Drugi bramkarz kadry Dań. Mogę być trzeci bramkarz. Zobacz, macie drugiego bramkarza kadry Dani, tak. Ale mamy pierwszego bramkarza w Turbo Kozak. Dobra. Dobry film. To jest lepszy?